Mateusz Żelazny, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na informacje w TVP Trzykielce. 1200%. Taką podwyżkę dla dzierżawców miejskich nieruchomości wprowadziły władze Kielc. Chodzi o przydomowe tereny, które są wykorzystywane przez kielczan jak ogródki lub drogi dojazdowe do posesji. Urzędnicy w zmianie stawek nie widzą nic złego. Jak mówią, zostały dostosowane do tych panujących na wolnym rynku. Kamil Markiewicz. Do tej pory stawki za dzierżawę miejskich nieruchomości były uzależnione od powierzchni i lokalizacji. Wynosiły od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy. Teraz ustalono dwie stawki niezależnie od wielkości gruntu. 8 zł netto rocznie za metr kwadratowy nieruchomości w centrum i śródmieściu Kielc i 6 zł w pozostałych częściach miasta. Mieszkańcy powoli tracą zaufanie. Ci też do niego nie stracili zaufanie do władzy. No bo jak inaczej podejść do tego właśnie tematu tych podwyżek, gdzie maksymalna stawka wzrosła nawet do 1200%. W tym przypadku grunty dzierżawione od miasta wykorzystywane są przez mieszkańców na drogi dojazdowe do posesji lub przydomowe ogródki. Radni podkreślają, że władze Kielc nie zdecydowałyby się na podwyżki, gdyby nie słaba kondycja finansowa miasta. A tego, jak mówią, można było uniknąć. Nic nie robimy przez te kilka lat, aby ściągnąć tutaj inwestorów, tak żeby miasto nie miało na tyle duże wpływy podatkowe właśnie z ich tutaj pobytu, żeby nie musieć sięgać do ręki mieszkańców. Przedstawiciele prezydenta tłumaczą, że decyzja o podwyżce była konieczna. Jak twierdzą, na zmianę stawek zwracała uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa. Stawki długo nie było zmieniane, ponieważ ostatnia taka zmiana była bodajże w 2008 roku, czyli naprawdę dosyć długo. Dodatkowo nowe, wyższe opłaty, zdaniem przedstawicieli prezydenta, mają spowodować, że mieszkańcy będą chcieli odkupić nieruchomości od miasta, co do tej pory w przypadku niskich stawek za dzierżawę było dla nich nieopłacalne. Kamil Markiewicz, informacje. Miliard złotych dla polskich rolników. Ruszył nowy program przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz resort rolnictwa pod nazwą Energia dla Wsi. Wnioski o dotacje i pożyczki na rozwój odnawialnych źródeł energii można już składać. O pieniądze mogą starać się rolnicy indywidualnie oraz spółdzielnie energetyczne. Materiał Bartłomieja Kasprzyka. Od lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Jak mówi, ogromną pomoc stanowią dla niego rządowe dofinansowania. Z tych dofinansowań tak kupiłem ciągnik, pług pięcioskibowy, talerzówkę, siewnik, przewracarkę. Dużo rzeczy takie kupiłem. Maszyn, bez których ciężko byłoby zarządzać gospodarstwem, pan Piotr ma na podwórku naprawdę dużo. Tym, co ułatwiłoby mu pracę i przy okazji pozwoliło zaoszczędzić, byłaby instalacja fotowoltaiczna. Kolejny raz pomocną dłoń do rolników wyciągają resorty klimatu i rolnictwa, które połączyły siły i opracowały program Energia dla Wsi. Nikt nie rozumie i nie wie lepiej, jak ważna jest samowystarczalność, co znaczy samowystarczalność, niż rolnicy. I ten program jest doskonałą odpowiedzią właśnie na to zapotrzebowanie na terenach wiejskich. Przede wszystkim chodzi o obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego rząd na ten cel przeznaczył 100 milionów złotych. Ten program przede wszystkim pozwoli na to, że mieszkańcy wsi, rolnicy będą mogli obniżać koszty produkcji rolnej, a to jest w dzisiejszych czasach tak bardzo istotne. Pieniądze mogą być przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii, na przykład montaż paneli fotowoltaicznych, budowę farm wiatrowych, magazynów energii, a także biogazowni. Program to wielka szansa dla rolników z regionu. To jest bardzo dobry program i dobra wiadomość dla rolników naszego regionu, też województwa świętokrzyskiego. Miliard złotych to jest pula na program Energia dla Wsi. Jest to program bardzo szeroki, czyli mogą brać udział rolnicy indywidualni, ale również spółdzielnie energetyczne. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczek. Nabór wniosków potrwa do połowy grudnia. Chorujemy na potęgę. W ubiegłym roku w regionie wystawiono ponad 680 tysięcy zwolnień lekarskich. ZUS coraz wnikliwiej przygląda się nadużyciom dotyczącym L4 i częściej odbiera zasiłki. Tomasz Brzoza. W salach obsługi tłumy. Przychodzą klienci, którzy zgłaszają się o wypłatę zasiłku chorobowego. W miesiącu grudniu w naszym województwie wydanych było 70 tysięcy zwolnień lekarskich. To efekt lawiny zachorowań na grypę. Łącznie w ubiegłym roku wystawiono w regionie 680 tysięcy zwolnień lekarskich.
obecnie wystawiane są w postaci elektronicznej i takie zwolnienie pracodawca od razu otrzymuje na swój profil na platformie usług elektronicznych zakładu. Niektórzy pracownicy jednak wcale nie chorują, lecz naciągają pracodawców. Wyniki kontroli często są zaskakujące. Zdarza się, że osoba, która aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, bierze udział na przykład w maratonie, wyjeżdża na fantastyczne w czas i sama publikuje na portalach społecznościowych swoje zdjęcia, albo na przykład przeprowadza remont i głośno chwali się o tym w firmie. Rosnącą liczbę zwolnień pod lupę wziął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Lekarze orzecznicy coraz częściej przeprowadzają wyrywkowe kontrole. To oni decydują, czy dana osoba jest zdolna do pracy. Drugi rodzaj kontroli to tak zwane wykorzystanie prawidłowe zwolnienia lekarskiego. I tu jest bardzo ważna informacja, bo taki pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 ubezpieczonych, sam może skontrolować swojego pracownika. Najczęściej taką kontrolę wykonują na przykład pracownicy działu kadr. W mniejszych firmach kontrole przeprowadzają inspektorzy ZUS. W ostatnich miesiącach lekarze i kontrolerzy sprawdzili ponad 4,5 tysiąca osób. W 600 przypadkach okazało się, że kontrolowane osoby powinny wrócić do pracy lub nie przysługiwało im zwolnienie. Kwota cofniętych zasiłków to prawie 400 tysięcy złotych. W ubiegłym roku przepisy dotyczące kontroli zostały doprecyzowane. Zgodnie z nimi, jeżeli dana osoba przebywa na zwolnieniu i jest zatrudniona w dwóch firmach, ZUS może zwrócić się do jednej z nich, by sprawdzić, czy taka osoba nie pracuje w tym czasie w drugiej. Jeżeli ktoś podejmuje pracę, to znaczy pracuje na zwolnieniu lekarskim, no nie jest to uczciwe, nie jest to fair. Niech się leczy, niech odpoczywa, żeby zdrowy wrócił do pracy. Osoba, która zostanie złapana na oszustwie, musi zwrócić zasiłek, jaki jej wypłacono podczas zwolnienia. Tomasz Brzoza, informacje. Starachowicki szpital zachęca przyszłe mamy do rodzenia dzieci w lecznicy. Najpierw odnowiono porodówkę, teraz placówka proponuje bezpłatną szkołę rodzenia. Szczegóły przedstawi Elżbieta Dziewięcka-Mąkosa. Z takiego przywileju do tej pory mogły korzystać głównie mieszkanki powiatu starachowickiego, ale w lecznicy coraz częściej pojawiają się panie także z całego regionu świętokrzyskiego. By było ich jeszcze więcej, lecznica poszerza ofertę. Wszystkie pacjentki, które będą chciały rodzić w Starachowicach, naszą szkołę rodzenia, która do tej pory była bezpłatna dla pacjentek powiatu, dajemy dla wszystkich pacjentek z całego rejonu, pod warunkiem, że będzie jakaś deklaracja urodzenia. Myślę, że w tak nowoczesnych wnętrzach. Szkoła rodzenia przygotowuje przyszłe mamy do aktywnego, świadomego i sprawnego porodu. Wykłady będą połączone z warsztatami związanymi z rodzicielstwem. Instruktorzy przekażą wiedzę z zakresu porodu, połogu, karmienia piersią i opieki nad noworodkiem. Duży nacisk kładziemy na sposoby łagodzenia bólu porodowego, metody relaksacji, techniki oddychania. Wszystko to, co sprawia, żeby poród był łagodniejszy i można go było przeżyć w milszej atmosferze. Tworząc szkołę rodzenia, staraliśmy się, żeby przyszli rodzice nie tylko zagłębili tematykę porodu, ciąży i połogu, ale również oswoili się z opieką nad noworodkiem, nauczyli się właściwej pielęgnacji, karmienia piersią, przybliżyli problemy laktacyjne i wiedzieli, jak postępować w okresie karmienia piersią i opieki nad noworodkiem. Zajęcia kierowane są do kobiet od 24 tygodnia ciąży i obejmują cykl 8 spotkań prowadzone są w kameralnych grupach po 6-8 par. Zapisy na zajęcia prowadzone są telefonicznie pod numerem widocznym na ekranie, a zajęcia bezpłatne będą do końca tego roku. Elżbieta Dziewięcka-Mąkosa, informacje. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie na półkach pojawiły się nowe książki. Wszystkie w języku ukraińskim, z myślą o mieszkających tu osobach zza wschodniej granicy. Lektury przekazało Liceum z Łódzka na Ukrainie. Wszystko za sprawą małej Emmy, dziewczynki, która tutaj przebywa u nas w naszym Pińczowie i koledzy z jej klasy z liceum numer 9 w Łódzku postanowili wesprzeć ją i inne dzieci z Ukrainy. Dla osób, które w związku z konfliktem na Ukrainie przebywają obecnie w Pińczowie, przekazano ponad 40 książek, bajek i podręczników. Pińczowska placówka planuje także wysłać książki do szkoły w Łódzku, gdzie drugim nauczanym językiem jest język polski. Z zawzięciem i rakietką w ręku tenisiści stołowi walczyli dziś o tytuł najlepszego z najlepszych. Piąte Grand Prix województwa świętokrzyskiego w Działoszycach otworzyła wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. Ważne jest także to, że pokazywanie
tego rodzaju zawodów, jak Grand Prix Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym, także inspiruje mieszkańców naszego regionu do aktywnego spędzania wolnego czasu. To też bardzo dużo dla nas mieszkańców, ponieważ kiedyś tenis stołowy był na wysokim poziomie. Dużo mieszkańców, dużo młodzieży grało w tenisa stołowego. Później był taki nie wiadomo dlaczego przestój i nagle z powrotem zaczynamy się odradzać. Do rywalizacji przystąpiło około 40 zawodników z całego województwa. Jak twierdzi burmistrz, dla miasta to duże wyróżnienie. Dzięki środkom z urzędu oraz sponsorom udało się zakupić 5 wysokiej klasy stołów do uprawiania tenisu. Cel: zachęcić mieszkańców do uprawiania aktywnego trybu życia. Autor znakomitych tekstów i wielu przebojów, m.in. z repertuaru Maryli Rodowicz, Ryszarda Rynkowskiego czy Edyty Górniak, Jacek Cygan był dziś gościem cyklu spotkań Salon Kobiet w Kieleckim Centrum Kultury. Urszula Nowicka. Jacek Cygan, jeden z najbardziej znanych polskich artystów tekstów, prozaik, scenarzysta, autor książek dla dzieci i dorosłych. Wyobraźcie sobie, jak ja się czułem. W jego dorobku znalazło się ponad 2000 piosenek, które pisał dla najbardziej uznanych polskich wykonawców. Większość stała się przebojami nuconymi przez całą Polskę. Serce publiczności zdobyła m.in. Dunka na dwa serca w wykonaniu Edyty Górniak i Mieczysława Szcześniaka, a także Łatwopalni wyśpiewane przez Marylę Rodowicz. Nie wiem skąd się to bierze, że dzisiaj przybywa na spotkanie do Kielc taki dziwoląg, który napisał 2000 piosenek. To jest jakaś cecha człowieka, jego temperamentu, potrzeby i pewnie tego, że te piosenki zawsze oznaczały kontakt z jakimiś ludźmi. A ja uwielbiam, kocham ludzi. A ludzie kochają jego piosenki. Jest ich tak dużo, że po prostu cały repertuar w jego wykonaniu i w jego tekstach jest wspaniały. Trafia człowiekowi gdzieś do serducha, a to jest bardzo ważne ze wszystkim. Trudno mówić o Jacku Cyganie, bo wychowywaliśmy się my wszyscy z jego piosenkami. I małe dzieci śpiewają jego piosenki, dorośli i seniorzy. Wszyscy znamy jego twórczość. Było to już kolejne spotkanie w Kielcach, podczas którego mieszkańcy mogli osobiście porozmawiać z Jackiem Cyganem. Na ogół przychodzą ludzie już z pewnym doświadczeniem i oni przeżyli lata z tymi moimi piosenkami i chcą mi o tym powiedzieć. To jest, proszę Państwa, najważniejsze. Cały dochód z biletów z dzisiejszego spotkania oraz aukcji zostanie przeznaczony na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Urszula Nowicka, informacje. W informacjach na dziś to już wszystko. Z aktualnościami z regionu wracamy jutro o 14:30. Dziękuję za uwagę, dobrej nocy i do zobaczenia. W nocy prognozowane jest zachmurzenie całkowite. Padać nie powinno, ale lokalnie ze względu na duże zachmurzenie może spaść niewielki śnieg. Temperatura powietrza zatrzyma się na minus 2 stopniach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach silny, do około 60 km na godzinę z kierunków zmiennych, głównie południowo-zachodnich. Ciśnienie atmosferyczne o północy w Kielcach wyniesie 983 hektopaskale i w kolejnych godzinach będzie szybko spadać. Sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna. W ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie całkowite. Od godzin porannych pojawią się opady, początkowo mokrego śniegu, a następnie deszczu ze śniegiem, które mogą mieć tendencję do zamarzania na wychłodzonych nawierzchniach dróg i chodników. Może pojawić się gołoledź. Temperatura powietrza wyniesie od minus 1 do 0 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i silny, w porywach wiejący do około 60 km na godzinę z kierunków zmiennych, początkowo południowo-zachodnich, skręcając później do kierunku zachodniego. Ciśnienie atmosferyczne w południe w Kielcach wyniesie 972 hektopaskale i w kolejnych godzinach będzie się wahać. Sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna.